Szanowni Państwo, dzisiaj powiemy Państwu o czymś takim jak o mocarzu. Co to jest mocarz? To nie jest to wińsko, które chlacie czasami, wiecie, pod sklepami, taka pięść wygięta, cała ręka i pisze mocarz. My będziemy mówili o mocarzu. O mocarzu, czyli o wiązówce błotnej. Co to jest ta wiązówka błotna i dlaczego ona się nazywa mocarz? Otóż mocarz dlatego, że cholernie ciężko im jest wyrwać. Dlatego mocarz. Kiedyś tego mocarza, tej wiązówki błotnej, używano do zwalczania pasożytów przewodu pokarmowego. Oczywiście działali również przeciwkrwotocznie i przeciwbiegunkowo. Szanowni Państwo, co to jest za lek? Otóż ten lek, jak wyrwiemy go, utniemy, on ma liście. Widzicie te liście? Te liście, jak macie problem, przeziębicie się, jesteście w lesie, jesteście na jakimś biwaku, na ucieczce, nie ma leków, nie ma niczego takiego, co mogłoby wam przykładowo zbić temperaturę, zbieramy te liście i pożeramy. Rozumiecie? No wyjmę z buzi, bo nie będę mówić. Więc jest to lek typowo przeciwgorączkowy, ponieważ dlaczego? Ponieważ zawiera dużą zawartość sycyliny. Sycylina to jest nic innego, tylko lek przeciwgorączkowy. Czyli to zielsko, czyli ten mocarz, ta wiązówka błotna służy na wszelkiego rodzaju przeziębienia. Leczy idealnie drogi oddechowe. Leczy również grypę, choroby reumatyczne. Ale choroby reumatyczne leczy wtedy, jak dodamy troszeczkę czarnego bzu, dodamy do tego kory wierzby i dodamy do tego liści z brzozy. Wtedy idealnie leczymy choroby reumatyczne. Szanowni Państwo, jak rozpoznać to? Tą wiązówkę błotną. Ona w środku ma taką rurkę. Widzicie? To jest taka rureczka. Potem to poznacie. A to później kwitnie po prostu na biało. I co zbieramy z tego? Liście służą jako lek przeciwgorączkowy, ale najlepsze są kwiaty. Kwiaty ma takie białe, tu później to wszystko zarośnie kwiatami i te kwiaty po prostu zbieramy całe, służymy w cieniu i jak dawkujemy, bo o to mnie pytacie, jak dawkować te wszystkie leki? Otóż dawkujemy to w bardzo prosty sposób. Jak ususzymy tych kwiatów, kładziemy to do garka emaliowanego, zalewamy to zimną wodą, doprowadzamy do wrzenia i pijemy to przykładowo w przypadku gorączki. Jeżeli mamy gorączkę, no to pijemy to, ja wiem, no ile, no 3 razy dziennie, 2 razy dziennie i automatycznie gorączka spada. A jeżeli jesteśmy przykładowo w lesie, no to zżeramy takie liście na zielono i też gorączka nam spadnie. Nie bójcie się tego. To jest wiązówka błotna, jest to polski mocarz. Mocarz dlatego, że trudno jest go wyrwać w ogóle z ziemi, dlatego jest mocarz. Ale nie wiem, czy wiecie, ale te liście kiedyś służyły naszym babkom, prababkom do farbowania wełny na kolor zielony. I to jest ciekawe. Ale kolorystyka kolorystyką. Nas interesuje to, co jest lecznicze. Czyli zbieramy cały kwiatostan. O, tu już jest ten kwiatostan. Widzicie, on już tu kwiatuszek będzie taki. I taka białego, biała wyskoczy. I te białe kwiaty ścinamy i zabieramy się do suszenia. Ususzymy i później parzymy, tak jak powiedziałem na wstępie. Dlatego mocarz, wiązówka błotna, to jest to, jak widzicie, stoję w gumowilcach w rowie, w którym płynie normalna woda, obok mnie rosną kaczeńce, wiązówki błotnej jest do jasnej cholery, ciapek biega obok, także można powiedzieć, że jest to lek. Jest to lek silny, jeżeli nie będzie aptek, jeżeli nie będzie przykładowo lekarzy, wtedy możecie tą wiązówkę błotną brać. Patrzcie, jak ona wygląda. Ona wygląda w ten sposób. Tylko że będzie później kwitła na biało. Przyjrzyjcie się dokładnie. Wiązówka błotna, polski mocarz, to jest właśnie lek przeciwgorączkowy, przeciwreumatyczny na pasożyty, wiecie, glisty, owsiki, tego typu choroby, które po prostu macie. A jeżeli chcecie choroby reumatyczne leczyć, jakieś tam reumaty, wrastuka, dodajcie troszeczkę kwiatu bzu czarnego, dodajcie wierzby i dodajcie liści z brzozy. I to będzie cały zestaw ziół, czyli 3 ziół, które po prostu będą idealnie leczyć. Suszymy całe kwiatostany w cieniu. Pamiętajcie, w cieniu. Nie suszymy tego nigdy na słońcu, bo nam zbrunatnieją i będą guzik warte. Tylko cień, cień i jeszcze raz cień. Także szanowni Państwo, polska wiązówka błotna, polski mocarz. Polecam serdecznie i mówię, leczmy się tym, czym mamy. Pamiętajcie, w środku jest rurka, dziurka i tak dalej. Wielu internautów pisze na temat konwali, że konwalia nie truje i tak dalej.
Powiem tylko tyle. Słuchajcie, głupi hajterzy. Jeżeli nie znacie Kontwali, to nie zabierajcie głosu. To, co piszą wam w internecie, to, co nam wam piszą, jak tą stosować Kontwalię, to zastanówcie się. Ja robiłem doświadczenia na królikach, na szczurach z Kontwalią. 3 listki, 2 kwiatki, 3 kwiatki trują po 3 minutach. Szczur zdycha, mysza zdycha po wstrzyknięciu. Oczywiście trzeba odparować jak najwięcej wody. Więc nie plećcie bzdur, że Kontwalia nie truje. Kontwalia truje. A jeżeli mówiłem o obozowisku, obozowisko, jeżeli postawicie w centrum, tam gdzie rośnie plantacja Kontwali, nie obudzicie się. O tym musicie wiedzieć. Ale nie o tym temat. Temat jest o wiązówce błotnej, bardzo sympatycznym ziółku, które na zielono czy ususzone leczy po prostu idealnie gorączkę, stan gorączkowy, sprawy reumatyczne, robale nam wytruwa i tak dalej, o czym mówiłem na wstępie. Oczywiście mogą też liście farbować, kiedyś farbowano wełnę na kolor zielony. Szanowni Państwo, tyle na temat wiązówki błotnej, czyli mocarza. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.